Jakub Małecki jest dzisiaj gościem Prologu, autor wielu opowiadań, powieści, m.in. bestsellerowego Dygotu, Rdzy i nominowanych do Nagrody Literackiej Nike Śladów. A dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o twojej najnowszej książce, czyli o Nikt nie idzie, ale no, a przede wszystkim cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam, dzień dobry. Na początek chciałam się zapytać właśnie o twoje początki pisarskie, bo jeszcze parę lat temu chyba bardziej marzyłeś o tym, żeby być pudzianem niż pisarzem nominowanym do Nagrody Literackiej Nike. No zdecydowanie. Znaczy ja w ogóle jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ja się zajmuję tym, czym się zajmuję, bo no tak jak mówisz, jakieś tak moje marzenia dryfowały zupełnie w innym kierunku. No tym pudzianowskim nie zostałem, ale jakoś nigdy nie wyobrażałem sobie, że ja, który się urodziłem w kole i który siedziałem przez większość czasu przed blokiem, że ja mógłbym robić coś innego niż coś takiego bardzo normalnego. I teraz robię coś, co mi się wydaje zupełnie wyjątkowe i tylko czekam, aż przyjdzie taki moment, kiedy się okaże, że nie wiem, że wszyscy się zorientują, że ja jestem tym chłopakiem spod bloku i na przykład zabiorą jakieś tam te nominacje czy cokolwiek, albo że mnie mama obudzi i powie, że trzeba iść do szkoły, nie? Więc mimo, że już to dosyć długo trwa i już tych książek napisałem sporo i teoretycznie powinienem się do tego przyzwyczaić, to jakoś nie mogę do tego przywyknąć. To wszystko mi jakoś tak... Jestem zawsze taki trochę przyczajony. To nie jest tak, że chodzę swobodnie na te wszystkie spotkania autorskie i na jakieś takie inne wydarzenia, bo cały czas mam wrażenie, że ja do tego jakoś nie pasuję, że zaraz wszyscy się połapią, że właśnie ja nie pasuję. Nie? Mm-hmm. No właśnie, bo przez wiele lat chyba nie mogło się przyzwyczaić do tego słowa wybitny pisarz, określenia wybitny pisarz młodego pokolenia czy artysta, bo pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że artysta kojarzył ci się z wypierdkiem stojącym w za dużym swetrze gdzieś tam pod ścianą. No tak, czy, już myślisz o sobie właśnie w takich kategoriach pisarz, artysta, czy jeszcze się nie możesz przyzwyczaić? Znaczy, no myślę tak, ale jak na przykład poznaję kogoś, nie wiem, na jakiejś domówce, w jakichś okolicznościach i gdzieś tam pada to, że a czym się zajmujesz i tak dalej, to raczej staram się używać takich wykrętów w stylu, że mówię, że ja to piszę książki, że nie używam, że jestem pisarzem, bo to mi brzmi jakoś tak dziwnie, ale że nigdy w życiu nie powiedziałem, że jestem artystą, bo w ogóle wydaje mi się, że nie jestem. Ja po prostu jestem taki bardzo uparty i bardzo pracowity, wydaje mi się. A artysta znaczy uważa, że nie jest pracowity i znaczy taki stereotypowo myślałeś kiedyś, tak? No właśnie tak jakoś zawsze mi się to wydawało, że artysta to jest ktoś, kto niekoniecznie bardzo dużo pracuje, nie? I jak ja patrzę na to, ile ja pracuję i jak dużo poświęcam wysiłku na to, żeby, no nie wiem, każde zdanie w książce było takie, jak ja bym chciał, żeby było, to mi się to wydaje, że to jest taka praca bardzo mało artystyczna, to znaczy, że ona jest, że to jest takie żmudne dłubanie w tym języku. Nie wiem, może się mylę. No, ja miałem takie jakieś oczywiście standardowe wyobrażenie, że artysta to jest taki koleś, który, czy tam dziewczyna, która wstaje gdzieś tam o 13 i nie wiem, pije wódkę, napisze jedno zdanie i idzie do miasta. Nie? Jakoś tak mi się to kojarzyło. Więc może mam wypaczone zupełnie to spojrzenie. No ale jakby no, już teraz nie mogę się jakoś inaczej nazywać niż pisarzem, bo ja nic nie robię innego. No, jeżeli nie jestem pisarzem, to już nie wiem, kim miałbym być, no nikim. Ale przez chwilę miałeś tak zwaną normalną pracę. Pracowałeś jako doradca bankowy i też czytałam, że musiałeś bardzo kombinować, żeby zajmować się w pracy tym, co się najbardziej interesuje, czyli literaturę. No tak, to w ogóle strasznie dziwne rzeczy tam wychodziły. To znaczy ja w pewnym momencie więcej czasu w pracy poświęcałem na pisanie i czytanie książek niż na rzeczywiście pracę, więc no jakoś tam tak lawirowałem i jakoś nikt się specjalnie nie połapał, ale doszedłem do takiego momentu, bo w tych bankach i w tym doradztwie finansowym pracowałem chyba, nie wiem, z 7 czy z 8 lat. Natomiast doszedłem do takiego momentu, że musiałem się zdecydować, że albo no, przestaję to robić wieczorami, w weekendy, w tej pracy, no bo ile też można tak ściemniać, no albo po prostu rzucam tą pracę i próbuję to robić tak już na serio. No i trochę miałem poczucie, że to jest taka samobójcza decyzja. Wszyscy znajomi z banku, ze studiów, bo ja też kończyłem bankowość, wszyscy mówili, że no stary, trochę głupio, nie? No bo rzucasz normalną, dobrą pracę, żeby pisać książki w kraju, w którym teoretycznie nikt nie czyta książek, nie? Ale mi się zawsze podobały takie, podobało mi się takie rzucanie się na rzeczy niemożliwe i nawet jeżeli miałbym się naprawdę mocno sparzyć i miałoby mi to nie wyjść, to wolałem zrobić to i wiedzieć, że spróbowałem. Zawsze tak miałem też z podnoszeniem ciężarów, że lubiłem podchodzić pod coś, czego teoretycznie nie powinienem podnieść i nawet jeżeli nie podniosłem, to się i tak cieszę, że spróbowałem, nie? Bo ja wiem, że to brzmi może banalnie, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach łatwo jest tak się prześlizgiwać
w tym życiu i nigdy się tak naprawdę nie sprawdzać. Mi się strasznie podoba takie właśnie sprawdzenie się, czy to w literaturze, czy w życiu, zarzucenie sobie na ramiona takiego ciężaru, którego teoretycznie nie powinniśmy podnieść. Mhm. I co, i w literaturze też tak stawiasz sobie coraz, starasz sobie stawiać coraz wyżej poprzeczkę? Tak, no ja mam bardzo jakby duże takie ambicje z tym związane i nigdy nie pisałem po to, żeby się na przykład bardzo podobać czytelnikom, bo ja wiem, czy się podoba czytelnikom w dzisiejszych czasach, ja takie rzeczy nie chcę pisać, nie? I wiem, że to jest też taka samobójcza decyzja, no bo zajmuję się czymś takim, a idę gdzieś tam pod prąd tych oczekiwań pewnie większości czytelników. Ja sam się dziwię, że te moje książki tyle ludzi czyta, bo mi się wydawało, że nikt ich nie będzie czytał, nie? Bo ja je konstruuję jakoś inaczej, tam się... No i przede wszystkim nie da się ciebie zaszufladkować. No ja tak zawsze marzyłem, żeby się nie dało i... Tak jak właściwie nie przeszkadzałoby mi w życiu, żeby być, nigdy mi nie przeszkadzało, żeby być człowiekiem przeciętnym, bo wydaje mi się, że człowiekowi przeciętnemu się dosyć dobrze żyje, tak w tej literaturze chciałbym robić rzeczy nieprzeciętne, bo szkoda mi by było czasu na pisanie, żeby opowiadać tylko jakieś takie historyjki, które ktoś odłoży na półkę razem z innymi i je zapomni tak jak o innych, bo mamy, nie wiem, setki tysięcy książek w każdej księgarni i szkoda by mi było po prostu życia. To już mógł pracować dalej w banku i sobie robić co tam chce wieczorami, niż się tym zajmować. Nie? No właśnie, mówisz o przeciętności i nieprzeciętności. I twoje historie są właśnie o przeciętnych ludziach, ale w sposób bardzo nieprzeciętny i niebanalny opowiedziane. I tak jest właśnie w przypadku Nikt nie idzie również. Czy pamiętasz ten pierwszy impuls, który cię pchnął w stronę tej fabuły? Tej książki? Tak. No to pamiętam właśnie bardzo dobrze, bo czasami jest tak, że to jest takie mgliste, że nie potrafię powiedzieć, ale tutaj to było jedno wydarzenie i to w ogóle siedzimy bardzo niedaleko akurat. To jest wspaniale. No, bo jechałem tramwajem przez Grochowską i dwa razy na tej trasie tutaj na Grochowie zobaczyłem takiego chłopca, on cierpiał na jakiś rodzaj niepełnosprawności, ja nie wiem dokładnie co to było, ale on miał ze sobą taki duży plecak z stelażem bez tej wierzchni pokrywy i on był wypełniony nadmuchanymi balonami. I dwa razy jak go widziałem, to dwa razy miał ze sobą ten plecak, on był z mamą, która się tam jakoś opiekowała i ja w ogóle nie planowałem pisać czegoś takiego, jakoś ta... Pisanie o współczesnych dużych miastach mi się wydawało zawsze trochę takie banalne, że łatwo tam popaść w takie oczywistości, mnie to nigdy nie interesowało. Ale kurczę, nie mogłem zapomnieć o tym chłopcu. Ja chodziłem gdzieś tam, nie wiem, jak na spacery, czy gdzieś jechałem daleko samochodem, czy pociągiem, to cały czas, kurde, myślałem o tym chłopcu i wyobrażałem sobie... No, i nie mogłem, on mi nie dawał spokoju i mimo, że tak jak mówię, ja nie chciałem niby o tym, nie miałem takich planów, żeby o tym pisać, to mi się ta cała historia w głowie ułożyła, bo... Próbowałem sobie wyobrazić, jak wyglądało jego dzieciństwo, jak będzie wyglądała jego dorosłość, czym mogliby się zajmować jego rodzice, skąd te balony w ogóle, czy to jest tylko jakiś przypadek, no ale nie, no dwa razy go z nimi widziałem, więc ja sobie jakby dorysowałem całą tą historię do tego jednego takego momentu, kiedy tego chłopaka zobaczyłem i być może jego życie wyglądało zupełnie inaczej, na pewno wyglądało zupełnie inaczej, ale to już jakby to dla mnie nie ma większego znaczenia, nie? No, ta historia jest fikcyjna i... Znaczy, niby jest fikcyjna, a to jest właśnie takie dziwne, bo wydawało mi się, że tu jest wszystko wymyślone, a jak moja żona to przeczytała tą książkę, to ona powiedziała, że tam jest, że to jest najbardziej osobista z moich książek, bo ona tam po prostu na każdej stronie widzi jakieś takie nasze wspólne rzeczy, jakieś tam moje rzeczy i mnie w ogóle od pewnego czasu najbardziej chyba w literaturze interesuje taka granica pomiędzy prawdą a tą fikcją, nie? I że w tej fikcji ja często widzę więcej prawdy niż w prawdzie i odwrotnie, więc tam bym się chciał, bo wydaje mi się, że to jest jedyny taki najmniej zagospodarowany obszar literatury. Ta taka wąska granica pomiędzy tym, co było naprawdę, czyli jakąś taką prawdą reportażową, a czymś zupełnie zmyślonym. I ja tam bym się chciał poruszać. Pojawiła się nowa przestrzeń w twojej książce, w twojej twórczości, czyli wspomniałeś o tym, wielkie miasto. Do tej pory byłeś wsadzany do szufladki najpierw fantastyka, później literatura wiejska albo prowincja. Czy to jest zapowiedź nowego rozdziału w twojej twórczości? Będzie okres wielkomiejski teraz, jak Iwana Małeckiego. Kurczę, nie wiem, bo ja tak nigdy nie planowałem takich tych właśnie okresów i w ogóle sam się dziwię, jak czasami przeczytam w recenzji czy w jakimś mówieniu, że jestem przedstawicielem jakiegoś nurtu wiejskiego, to się dziwię, ale gdyby mi zamiast tej książki przyszło do głowy opowiedzenie jakiejś historii, która by się rozgrywała na wsi, to bym się w ogóle nie zastanawiał i nie patrzyłbym na to, że być może jakiś krytyk powie, że to już jest kolejna książka. To mnie jakoś tam nie hamuje przed tym. Taka historia mi się pojawiła.
I następna też będzie, ale ona będzie jeszcze zupełnie inna. Natomiast też będzie jakby niewiejska, no nie? Ale nigdy nie, miejsce akcji i czas akcji nie miało dla mnie większego znaczenia. To znaczy, ja je zawsze dopasowywałem do tego, co chciałbym opowiedzieć. Czyli ta historia o takiej samotności wśród, nie wiem, miliona ludzi otaczających ciebie nie mogłaby się wydarzyć, nie wiem, 50 lat temu na wsi na Kujawach, nie? A z kolei historia z Dygotu nie mogłaby się wydarzyć w dużym mieście współcześnie. Więc staram się dostosować to miejsce i czas akcji do opowieści. To nie jest tak, że ja siadam z taką myślą, że dobra, teraz będę pisał o wielkich miastach, czy teraz będę pisał o wsiach, bo jakoś tak nie mam takiego założenia przed pisaniem książki. Czyli to wielkie miasto jest tylko tłem, traktujesz tą przestrzeń bardziej użytkowo. No na początku, tak jak to zaczynałem pisać, wyobrażałem sobie, że to będzie tło, ale później się ta Warszawa stała trochę bohaterem tej książki, bo każda dzielnica, jeżeli też opisuję te dzielnice w różnych czasach, czyli na przykład, no nie wiem, Ursynów sprzed 40 lat i Grochów współczesny, to są zupełnie inne planety. To w ogóle trzeba się przygotowywać osobno do jednego i do drugiego. Ta Warszawa, tamta Warszawa i ta Warszawa nie mają ze sobą właściwie nic wspólnego. Więc to takie rozrastające się, zmieniające się miasto też jest bohaterem, bohaterką tej powieści, no bo trudno opisać życie człowieka w takim wielkim konglomeracie bez opisywania tego konglomeratu, no bo to, w jakiej dzielnicy tu żyjemy, trochę determinuje to, jakie jest to tempo naszego życia, co robimy i tak dalej, nie? No, podejrzewam, że tutaj na Grochowie się żyje inaczej niż na Powiślu i inaczej niż na Bielanach, nie? No bo to jakby to miasto na nas w jakiś sposób wpływa, więc ono tak no siłą rzeczy musiało się pojawić tak bardziej. Mhm. Mówiłeś przed chwilą o samotności w Wielkim Mieście. To jest tematem twojej książki między innymi. Czy myślisz, że samotności się różnią? Samotność na prowincji jest inna niż samotność w Wielkim Mieście? Czy to są dwie różne samotności? Inaczej się odczuwa? No ja bym wolał być samotny na prowincji, jakbym miał wybrać. Nie? A najbardziej bym wolał być samotny na łódce, na środku oceanu. Bo wtedy nie targają to bym takie uczucia i takie żale, które targają to w dużym mieście, no bo otacza cię mnóstwo ludzi i mogłabyś z nimi wejść w jakieś interakcje, nie robić tego, bo nie wiem, bo coś ci wewnątrz przeszkadza, więc to jest myślę takie bardzo dotkliwe, a jak jesteś facetem na łódce na środku oceanu, to po prostu nawet o tym nie myślisz, nie? Więc myślę, że tam ta samotność jest taka bardziej oczywista i łatwiejsza do zniesienia. A jak przeprowadziłeś się z Koła do Warszawy, też się czułeś taki trochę zagubiony jak twoi bohaterowie? Czy... Ja się najpierw przeprowadziłem do Poznania na studia, ale to było trochę podobne, no bo Poznań z Warszawą, ja nie widzę jakichś takich bardzo dużych różnic, nie? Chociaż kibice piłkarscy mnie pewnie tu zabili. Ja się czułem jak... Naprawdę jak ząb, który ktoś wyrwał komuś z dziąsła. Ja kompletnie do tego nie pasowałem, no bo byłem chłopakiem, który siedział przed blokiem, ważył 100 kilo i myślał tylko o podnoszeniu ciężarów i nagle trafiłem na studia bardzo trudne, które gdzie wszyscy wydawało mi się, że są mądrzejsi ode mnie. I to było coś też, co mnie zupełnie przerastało. I dlatego zacząłem się bardzo dużo uczyć wtedy, bo chciałem sobie pokazać, że jakby tutaj dam radę, nie? I pamiętam, że na pierwszych egzaminach dostawałem zawsze jakieś tam najlepsze oceny, ale to wynikało tylko z tego, że byłem tak śmiertelnie uparty, żeby właśnie ten ciężar udźwignąć, bo ja naprawdę tam nie pasowałem. Jak ja zobaczyłem, że przed pierwszymi zajęciami jakiś chłopak, który miał być ze mną w grupie, wyciąga gazetę Polityk i ją czyta dla przyjemności, to ja w ogóle nie wiedziałem, co ja mam zrobić, bo wydawało mi się, że dla przyjemności to można czytać Muscle and Fitness albo gazetę, w której nie ma mężczyzn, nie? A tam czytał ktoś dla przyjemności Politykę i to mi się wydawało w ogóle jakieś porażające. Ja naprawdę byłem z innego świata, nie? Moim zmartwieniem było to, czy ja uzbieram z kolegą tam na pizzę wieczorem, żeby sobie po treningu zjeść. A tutaj trafiłem do świata ludzi, którzy się w ogóle czymkolwiek interesują i tak dalej. I uświadomiłem sobie, że właśnie zawsze jakoś tak trochę nie pasowałem, bo jak byłem też przed tym blokiem, to byłem trochę grzeczniejszy niż inny, nie? Nie byłem z jakiejś patologicznej rodziny i tak dalej. Zazdrościłem tym wszystkim, którzy mieli patologiczne rodziny, no bo oni mogli później wracać do domu, nie? A ja nie mogłem. I zmierzam do tego, że cały czas się czułem jakoś tak taki inny i teraz też w tym pisaniu też się tak czuję, że czasami się nie wiem jak zachować na tych wszystkich jakichś takich sytuacjach oficjalnych i robię jakieś pewnie przypołowe dziwne rzeczy. Ale uświadomiłem sobie to bardzo, bardzo niedawno, że
że tak naprawdę wszyscy ci moi bohaterowie też są jakoś inni z takich marginesów i to powraca. No i pewnie dlatego. Ja to robiłem zupełnie nieświadomie, ale w każdej mojej książce właściwie bohaterem jest ktoś, kto ma trochę trudniej niż... I ktoś, kto jest na granicy normalności. Tak, nie? Tak. No właśnie. Jeszcze się chciałam zapytać o wątek miłosny w tej książce, bo to jest historia bardzo skomplikowana, taka pełna niedopowiedzeń, przemilczeń. I czytając odnosiłam wrażenie, że ten związek Igora i Olgi zupełnie inaczej by się ułożył, gdyby oni ze sobą rozmawiali po prostu, gdyby potrafili szczerze rozmawiać. Co im przeszkadza w takiej otwartej rozmowie? No myślę, że to wszystko, co przeszkadza nam wszystkim w tych rozmowach, to znaczy strach, wstyd, obawa przed tym, że zostaniemy skrytykowani, wyśmiani, ambicje, jakieś własne kompleksy. Więc ja myślę, że gdybyśmy tego wszystkiego nie mieli, to cały rynek, nie wiem, terapeutyczny by jakby przestałby istnieć, no bo to jest pewnie główny problem tego, że coś jest nie tak, nie? Właśnie ta komunikacja, że no niby oni, wszystko tam było okej okay i niby ten, ale się nie potrafili skomunikować i... No i to jest problem w wielu takich historiach miłosnych, no na przykład, nie wiem, w Zimnej Wojnie, w tym filmie tak samo. Ja to oglądałem i mówię, kurde, no gdybyście ze sobą pogadali, to przecież by tego filmu nie było, nie? Znaczy, dobrze, że jest, ale właśnie ta kwestia komunikacji często jest no jakby taką przeszkodą. I jeszcze chciałam cię zapytać o kameralność twojej historii, dlatego że ty jesteś dla mnie pisarzem po prostu najmniejszych, najintymniejszych historii. I chciałam się zapytać, dlaczego właśnie wybrałeś sobie ten obszar? Dlaczego ten najmniejszy kawałek rzeczywistości cię interesuje? To ja tego nie zrobiłem jakoś tak świadomie, mnie po prostu takie rzeczy interesują i ja bym chciał opowiadać takie historie właśnie najbardziej kameralne, czyli takie, które się rozgrywają bez żadnych wielkich wybuchów i fajerwerków, ale przy których ty się trzęsiesz tak, jakbyś oglądała te fajerwerki i wybuchy. Natomiast to nie było tak, że ja sobie tak na chłodno, sztywno usiadłem i to wymyśliłem. I ja po prostu takie historie do mnie przemawiałem i ja mam jakiś taki defekt mózgu, który powoduje, że wyłapuję mnóstwo takich jakichś gestów drobnych codziennie właśnie z tramwaju, jak z kimś rozmawiam, czy cokolwiek. I nawet bym tego nie chciał, ale mi to wszystko zostaje. I to właśnie takie detale na mnie robią wrażenie i ja później je wkładam do książek, a nie to, że ja usłyszę, że tam, nie wiem, facet wystrzelał 30 osób. To jest potworne, ale jakby to nie są rzeczy, którymi ja bym się chciał zajmować. Dla mnie jakby literacko bardziej potworne jest to, że kobieta po 30 latach facetowi w kuchni przy naleśniku powie, że go nigdy nie kochała, nie? I to ta taka subtelność i kruchość tych historii to jest coś, czego ja sam w literaturze zawsze szukałem, nie? Ja pamiętam, jak przeczytałem książkę Cormaca McCarthy'ego pod tytułem Sunset Limited, gdzie jest dwóch facetów, siedzi naprzeciwko siebie przy stole i ze sobą gadają, nic więcej się nie dzieje. I ja po prostu się trząsłem na tej książce podczas czytania. No to właśnie sobie uświadomiłem, że kurczę, ja jestem tym środkiem tarczy, że taka literatura to mnie po prostu wali prosto w serce i no i czegoś takiego zawsze chyba w tych książkach szukałem. A literatura japońska? Bo tutaj pojawia się bardzo wyraźny wątek japoński. Wysyłasz jednego z bohaterów do Japonii, drugi jest zafascynowany haiku. No i tytuł zaczerpnąłeś z japońskiego haiku. Tak. To jest dla ciebie ważna kultura, literatura? Nie, ja przed pisaniem tej książki w ogóle jakby nie miałem jakiejś takiej fascynacji tą kulturą japońską. Tylko jak przygotowywałem się do pisania, chciałem jednemu z tych bohaterów dać taką obsesję i szukałem takiego kraju, który mógłby go taką obsesją jakąś ogarnąć. I przyszła mi do głowy ta Japonia i zacząłem czytać te właśnie wiersze haiku i wiersze śmierci. I właśnie podczas jakieś tam oglądałem też drzeworyty i tak dalej, chodziłem na wystawy, ale jak czytałem te wiersze śmierci, czyli ostatnie rzeczy napisane przed śmiercią przez różnych ludzi i kupiłem sobie taki zbiór, który się składa tylko z ostatnich tych wierszy napisanych przez ludzi przed śmiercią, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Ja się czułem, jakbym trochę robił coś takiego no wstydliwego, w sensie jakbym kogoś podglądał podczas umierania. No i to jest taki najintymniejszy moment. Tak. I wydawało mi się wtedy, że nie można nic bardziej szczerego w literaturze zrobić, bo ci ludzie, którzy to pisali, już na nic nie liczyli, tak? Nawet nie liczyli na to, że ktoś mi powie, słuchaj, tato, fajne, bo on pewnie zaraz umarł. I wydawało mi się, że ten bohater mógłby taką obsesją ten kraj jakby obdarzyć, więc tak tą fabułą pokierowałem, żeby ta Japonia się pojawiła. Ale to nie było tak, że to wynikało z moich zainteresowań wcześniej. Ja to po prostu
sobie tą fascynację jakby wyrobiłem podczas pisania tej książki. Ale to jest niesamowite, bo ja jakoś tak dostrzegam dużo punktów stycznych między haiku a twoją twórczością, bo jest taki pewna melancholia, smutek w tych wierszach haiku. No ale może też, dlatego one do mnie tak przemawiają. No ale też oszczędność stylu, taka dyscyplina słowa, która jest też u ciebie. To jest dla mnie bardzo ważne, to znaczy ja pewnie bym nie poczuł takich fascynacji tymi wierszami śmierci, gdybym sam nie próbował w tej literaturze robić czegoś takiego, co robię. To znaczy, ja nie wiem, jak pisałem tą książkę, to ona ma ostatecznie niecałe 300 stron, a ja pewnie napisałem ponad 600 łącznie. I w przypadku każdej książki jest tak, że piszę dużo więcej niż się później ukazuje drukiem i usuwam wszystko, co mi się wydaje zbędne. Ja nad każdym zdaniem naprawdę siedzę i dbam o to, żeby ten rytm... Czasami nie potrafię tego wytłumaczyć, bo jako ten bankowiec z tą tabelką z Excelu chciałem sobie kiedyś wytłumaczyć, dlaczego ja na przykład wiem, że ostatnie zdanie, ostatnie słowo w jakimś zdaniu musi mieć dwie sylaby, bo na przykład tak wiem. I kurczę, nie wynika to z żadnych racjonalnych przesłanek, bo próbowałem sobie to rozrysować, no nie wiesz. Bo chciałem wiedzieć, no może to wynika z tego, że w tamtym zdaniu było tak samo, albo było... No jakoś próbowałem znaleźć jakiś logiczny powód tego, że ja tak czuję. A nie ma w tym nic oprócz tego, że po prostu to ma mieć jakiś taki rytm i jakieś takie tempo. No i po prostu tak jest, że jak piszę, to wiem, że na przykład następne zdanie musi mieć tylko dwa słowa i tak będę kombinował, żeby miało dwa słowa. W związku z czym jak nawet później to wszystko poprawiam i skracam, to mi się to wszystko burzy i to jest strasznie dużo pracy, żeby cały czas to wszystko takie było muzycznie jakby spięte, nie? Więc pewnie dlatego te haiku też tak na mnie wrażenie zrobiły, bo sam gdzieś w tym kierunku trochę idę, nie? Tak. Podpatrywałam cię przed naszą rozmową i coś pisałeś, pracowałeś i chciałam cię trochę namówić na rozmowę o twojej nowej książce. Czy to właśnie pracowałeś w tej chwili? No tak. Czyli tak podpatrywałam ten moment stworzenia powieści, wspaniale. A, kurde, nie wiedziałam, tam zrobił jakąś taką mądrą minę, gdybym wiedział. No to zdradź coś, co to będzie i kiedy będzie? Kiedy to nie wiem, ale znaczy, no, myślę, że w tym roku pewnie jakoś tam jesienią pod koniec. No bo niby kończę pisać, ale to jeszcze u mnie nic nie znaczy. Znaczy ja pewnie jeszcze będę ją później szlifował, wjadę tam z maczetą i będę wszystko właśnie poprawiał. Ale będzie to książka dla mnie o tyle nietypowa, że bohater jest taki, o którym nigdy nie pisałem. Zawsze chciałem opisać takiego bohatera, ale jakoś trochę się bałem, bo wymagało to tego, że musiałem, znaczy wiedziałem, że w przypadku tej książki nie będę mógł się oprzeć tylko na takich źródłach jakichś tam drukowanych i takich oglądanych. Bo piszę o saperze, który był w Afganistanie i teraz żyje w Polsce. I ta historia rozgrywa się tutaj, ale są też jego wspomnienia układające się w taki ciąg retrospekcji. No i to jest o nim i o bliskiej mu dziewczynie, która z pewnych powodów czasami udaje swoją matkę. I to są też takie teoretycznie kameralne historie, te, które się teraz dzieją, ale z drugiej strony to, co się dzieje w retrospekcjach, to jest coś, czego ja nigdy wcześniej nie próbowałem. Czyli to jest... każde zdanie... No, to dziwnie zabrzmi w kontekście mojego bohatera, ale każde zdanie to jest taka mina, to znaczy ja musiałem wszystko sprawdzić i pomagał mi rzeczywiście żołnierz, który tam był i jego żona, więc... Czyli tutaj się pojawia to, o czym mówiłeś, ten punkt styczny między prawdą i fikcją, tak? Tak. Ja w ogóle... I właśnie to, o czym ty mówisz, czyli ten punkt styczności prawdy z fikcją w tej książce się pojawia najbardziej, bo ja tam robię coś takiego bardzo dziwnego. Nie wiem, czy w ogóle to tak można zrobić w książce, ale no jakby to też mnie w sumie zmotywowało, żeby to zrobić. Ale tam ta prawda i fikcja się naprawdę mocno przenikają i nie wiem, co z tego ostatecznie wyjdzie, ale podoba mi się takie właśnie grzebanie w tym takim obszarze pomiędzy. I tutaj ja się tam pakuję na główkę. Robię coś takiego, co trochę, jak się mówi, no wykraczam poza tą swoją strefę komfortu, bo wydaje mi się, że to jest takie coś bardzo nietypowego, co w tej książce próbuję zrobić. Natomiast tak fabularnie, no to jest historia tej dwójki bohaterów, którzy żyją w Warszawie i akcja też nie jest rozciągnięta, tak jak w moich poprzednich książkach, na jakiś taki bardzo długi czas, tylko to jest takie krótkie tu i teraz, ale właśnie połączone z tymi retrospekcjami. Super, brzmi fascynująco, także czekamy. Cieszę się. Ale na razie polecamy, nikt nie idzie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.